Cześć, dzisiaj opowiem Wam o pinpointerze TX2002. Kupiłem go na AliExpressie za cenę 40 zł, szedł do mnie około 3 tygodnie. Gdy wypakujemy z paczki, otrzymujemy taki oto kartonik. W kartoniku jest właśnie pinpointer z takim właśnie fajnym etui, z taką kaburą, którą można przypiąć do paska na taki magnetyczny zameczek. Dodatkowo mamy jeszcze instrukcję obsługi. Najważniejsze z tego jest chyba to, jaką baterię trzeba użyć, jakiej baterii. To jest 9W oczywiście. Sam pinpointer wygląda właśnie tak. Pierwsze co zauważyłem, jeśli jak włożyłem baterię, to że lata właśnie ta bateria. Warto tutaj dać jakąś gąbkę czy coś, żeby to usztywnić. Z tej strony nic nie mamy. Z tej strony mamy właśnie przycisk, którym pracujemy. O, tutaj na przykładzie działa na dwa sposoby. Pierwszy to jest właśnie dźwiękowy, drugi to tutaj przełączamy go i mamy tryb taki, że nam zmienia się po prostu kolorek. Tutaj te pokrętło to po prostu konfigurujemy go. Kręcimy tak długo, aż przestanie jakby... O, teraz jest czerwona. Kręcimy tak długo, aż przestanie być czerwona albo przestanie piszczeć. No to tak, plusy tego pinpointera, no to jest tani. Tani i dobry moim zdaniem. W porównaniu z pinpointerami za 600 to robi robotę. To jest całkiem dobre, całkiem mocne. Można tym spokojnie grzebać w ziemi, te bryły ziemi można łatwo przebijać. Minusy są takie, że tutaj jest ten przełącznik, który dźwięk albo nie dźwięk, nie? No to tutaj on się, jak wkładamy go do kabury, to parę razy już mi się tak zdarzyło, że po prostu przełączyłem na niedźwiękowe i po prostu szukałem i nie umiałem znaleźć tego metalu, bo nie zwróciłem uwagi na diodę. Drugim problemem jest taki, że tutaj jest ten włącznik i wiadomo, pracujemy w ziemi, znaczy szukamy tego w ziemi i nam tutaj wchodzi ziemia i on nie zawsze się wyłącza albo nie zawsze się włącza. Zaraz puszczę Wam filmiki z pracy w terenie, tam zauważycie te wszystkie błędy i co, no wszystko tak, aha, baterię wyłożyłem jakiś miesiąc temu i na razie mi chodzi, na razie działa, wpiszę w komentarzu, kiedy przestaje działać, kiedy się wyczerpie. No i co? To wszystko, tak? Jeszcze tam wrzucę parę komentarzy w trakcie tych filmików. Zobaczycie, jak on działa. Skomentujcie, czy też macie, czy chcecie kupić. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Dzięki, cześć. Tutaj właśnie macie przykład tego, jak nie wiedziałem, że dźwięk jest wyłączony, bo samo mi się to przełączyło, a nie zwróciłem uwagi na lampkę, no i szukałem tego z dobre 5 minut. No zawsze jak będziecie wyciągać pinpointera, przyłóżcie go do opaty, będziecie pewni, że jest włączony.
właśnie mieliście przykład tego, jak pinpointer mi się nie wyłączył. Właśnie przyczyną była ta ziemia w tym guziku. Też zawsze na to zwróćcie uwagę.